Nie no, bez przesady, nie, szanujmy się, szanujmy się. Uj, widzowie, słuchajcie, mamy wyzwanie. Nie dorzucił Timo. O mój Boże, widzowie, holy moly, co tu się wyprawia, czat? O mój Boże, widzowie, czy wy to widzicie? Siemanko widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Runeterry. Tak jest, moi drodzy widzowie, koniecznie pamiętajcie, że dzisiaj robimy turniej na Twitchu, godzina 20. Kto bierze udział? Wy, moi drodzy, wy bierzecie udział w tym turnieju, widzowie, moi drodzy, dlatego musicie być, zobaczycie kto wygra. No i mam nadzieję, że będzie naprawdę ciekawie, nagrody oczywiście się pojawią jakieś tam, mam nadzieję, że skromne, ale przynajmniej fajne, takie serducha. I co mogę więcej powiedzieć? No chyba sobie przejdziemy do kolejnego odcinka, słuchajcie, z naszej karcianki. Powiem wam szczerze, że dzisiaj deck, który powinien pojawić się dawno, jak zresztą wszystkie inne, więc dzisiaj chcę wam pokazać drzewo Bundle City, słuchajcie, które jest dosyć takim bardziej meme deckiem. Ja nie powiedziałbym, widzowie, że akurat ta wersja tego decku jest, słuchajcie, czymś, czym wbijecie na przykład masterka, no ale, słuchajcie, i tak wam pokażę. Bo wydaje mi się, to jest o tyle ciekawe, że słuchajcie, coś nowego. Słuchajcie, kolejny wagrunek do spełnienia, żeby wygrać grę. Dzisiaj bez bohaterów na start, bo słuchajcie, ta lokacja jest dużo ważniejsza. Moi drodzy, to jest drzewo Bundle. Ja tu sobie nazywam drzewo Bundle z Bundle City. Moi drodzy, początek rundy. 5 punktów akcji, droga dosyć karcioszka, ale słuchajcie, pozwala wam wygrać grę, jeżeli spełnicie ten warunek. Jaki warunek? Rzucacie po prostu 10 jednostek z różnych regionów. Jako że to jest Bundle City, to wiecie, że jest tutaj dużo akurat takich jednostek, które widzowie są z dwóch regionów. Tutaj macie na przykład przykład w prawym górnym rogu. Do tego widzowie dorzucamy oczywiście te jednostki, które słuchajcie są z kilku regionów. Tutaj macie Freljord na przykład jeszcze, tutaj macie Shurimę na przykład, tutaj macie Kokosówkę, więc ona jest z Ioni, widzowie. Co tam mamy? Targon, Targon może stworzyć jeszcze zupełnie inny region. Tutaj jest Noxus, tutaj jest Patyk, więc znowu możecie dobrać. W gruncie rzeczy dopełniamy ten cały deck, całą talię, słuchajcie, Trist i Fizem. Ja sobie tutaj troszeczkę ten deck pozmieniałem, bo ja pamiętam, że go zerżnąłem z internetu. Dodałem, słuchajcie, 3 razy Trist, 3 razy Fiza, żeby sobie zapewnić szansę, że wygram grę przez talię, powiedzmy, agro, bo tutaj, jak widzicie, jest bardzo dużo tanich jednostek. Jeszcze pokażę wam tutaj na wykresie. Z tego względu, że musicie czymś blokować przeciwników, żeby dotrwać do piątej rundy, rzucić lokację i wygrać po prostu grę przez warunek. Czy udało mi się wygrać grę bez warunku? Tak, dosyć nawet częściej tymi jednostkami wygrywałem grę niż samym drzewem. Powiem wam szczerze, że najgorzej jest grać, słuchajcie, na coś, co niszczy lokację, no bo wtedy ten warunek jest niemożliwy do spełnienia. Co tutaj jest takiego jeszcze wartego uwagi poza tymi jednostkami? Widzowie, no mamy nawet sporo zaklęć. Mówię sporo, bo tu jest 14, nie 12 na przykład. 12 to tak zauważyłem, najczęściej się pojawia. Obrażenia, widzowie. Później obrażenia, widzowie. I tutaj też są obrażenia. A tutaj jest mini maleństwo, słuchajcie, żeby uciszać na przykład takiego Siona, który mógłby wygrać grę, moi drodzy. No i co więcej powiedzieć, spróbujmy, słuchajcie, zagrać, żeby dać sobie, słuchajcie, szansę na to drzewo Bundle City z Bundle City, żebyśmy mogli, słuchajcie, wygrać. Uwielbiam to wymawiać, przepraszam, widzowie. Także, słuchajcie, zapraszam was do oglądania. Awans Fiza nie jest ważny, awans Trist też nie jest ważny, bo słuchajcie, ona jest akurat kiepskim herosem. Chyba najgorszym, jaki się pojawił w ostatniej dużej aktualizacji. Także widzowie, zapraszam do oglądania. Spróbujmy wygrać przez ten warunek chociaż raz. Jak wspomniałem, słuchajcie, przy prezentacji talii, największym przeciwnikiem są, słuchajcie, karty niszczące naszą lokację. Słuchajcie, nie możemy sobie pozwolić, słuchajcie, na zniszczenie naszej lokacji. Co robimy do... Skipper? What are you doing with this solo wyspacienia? Ciekawy deck. Widzowie, ale czy mam... nice. Nie mam, słuchajcie, co prawda karty za jeden, ale słuchajcie, to tak bardzo mi się podoba to rozdanie, bo burmistrz zmniejsza koszt tych kart, słuchajcie, które się tu pojawiają. Nie, no widzowie, jestem zadowolony, klikam okejkę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ten pajączek przywołuje takiego pajączka, który jest wyświetlenie, więc zaliczę wam dwa staki, widzowie, to jest kozak, po prostu kocham to. Nie wiedziałem, widzowie, o tym na początku, ale już wiem, więc... Okej, okay, musimy rzucić pająka już teraz, bo on chce tu zagrać zeróweczkę, a my to ładnie skontrujemy, widzowie, blokując jedną z tych kart, które się tutaj pojawią. Zaraz przyjdzie! I'm confused. Nie spodziewałem się takiego zagrania brutalnego. Dobra, widzowie, my skorzystamy, słuchajcie, teraz z sytuacji, zaatakujemy bardzo szybko. Tak, zaatakujemy.
nie spalił zaklęcia. Przebijemy ich zdradzieckie serca. A to ciekawe. Kurczę, wydawało mi się, widzę, że dam radę zagrać zerówkę i wtedy mogę spróbować nawet zabić Kalistę, ale nie zdążyłem, widzowie, więc nie możemy zablokować tej Kalisty. Ale jest zerówka, widzowie. Po prostu kolega tutaj chciał się wystakować. Podoba mi się ta decyzja. To bardzo dobra decyzja. Najgorsza jest ta Kalista, bo widzowie, nie mogę tutaj ładnie tego zblokować. Ale atakuje solo Kalistą. Dla nas jest bomba. O nie, to nie jest bomba. Zagramy tak i już widzę, widzowie, on chce zagrać tutaj, już wiem, co on chce zagrać. Ale czy my możemy to w jakikolwiek sposób skontrować? Oberwiemy za bardzo dużo, widzowie, naprawdę oberwiemy za bardzo dużo, jeżeli ja tego nie rzucę. A tu mam bardzo tanią jedyneczkę, być może uda się dorzucić kolejną bardzo tanią karcioszkę. Pyk. Pyk. To co prawda rzuciłem targon, ale potrzebuję, słuchajcie, dobrania karty chyba. No właśnie, spodziewałem się takiego zagrania. Ale słuchajcie, na szczęście tutaj stack jeszcze sobie poczeka. Widzowie, to nie jest problem, bo mamy jeszcze jednego burmistrza, widzowie. Doskonale. Jeszcze jeden, bardzo ładnie tutaj zbejtowany. Shurime chyba jeszcze nie było, ale Jorl ten jest bardzo dobry. A wyspa cienia już była, widzowie. Zagrajmy pod Shurime. Zrobimy wszystko, żeby wygrać przez warunek. Klikamy zakończ. I spróbujmy zabić mu tę Kalistę, którą możemy teraz zabić. Zagramy bardzo bezpieczną tak. Bo musimy zagrać, słuchajcie, w tej rundzie dwójkę i tę jedynkę. I te karty muszą żyć tutaj, więc dorzucimy jednak tańszą. To jeszcze nigdy nie widzieli. No nie wiem, widzę, czy to jest taka dobra lokacja. Zaraz zobaczymy. Ale dorzuca Thresha! Mamy go, widzowie! Mamy go! Wydaje mi się, widzowie, że go mamy, chyba że sobie Kalistę zabije, ale nam to nie przeszkadza. Stół rozstawiony, lokacja zaraz wjeżdża. I jeszcze, słuchajcie, Poro się pojawia za 0 punktów, widzowie. Doskonała to jest wiadomość dla nas. Zobaczcie, jak mamy dobre, kurcze tempo teraz w tym momencie. Czy zagrasz to zaklęcie, które trzymasz w ręce? Nie chcę zagrać. To my, widzowie, zagramy troszkę inaczej. Dorzucimy, żebyś... Tak, dorzucimy tutaj kart. Bundle City, słuchajcie, 6 staków. Zabijamy Kalistę. Może się uda, może nie, zobaczymy. Może dobierze karty. Warto było zaryzykować. Pozwolimy sobie, widzowie, tutaj rzucić tylko i wyłącznie karty za 0, żeby sobie od razu miejsce na stole zrobić. To jest mój plan. A reszta będzie, słuchajcie, blokować. Zerówka, wpływ, tutaj zadamy obrażenia. Tę kartę będzie można zabić, jeżeli dobierzemy zaklęcie. Tu musimy uważać, bo mamy tylko bundle city, znaczy drzewo z bundle, a nie sam region. I widzowie, tu będzie na pewno złapana ta karta. Tak jest. Będą błagać o śmierć. No dobrze. Należysz do mnie. Tylko, widzowie, mamy mały problem. O, bardzo dobrze, pająkiem to zasłonimy. Ty. Blokujemy dwójką, żeby nie zagrał tutaj pajączka. Ta dwójka sobie poczeka. Okej, chce nam zabić, słuchajcie, w inny sposób tę kartę. Mówi się trudno. Ucisz stronnika. To może się przydać. To może się przydać. Ja to wezmę. I tak zagramy, słuchajcie, za chwilę Bundle City. On dorzuca kartę. Nie zniszczy nam lokacji z zaklęcia. To jest bardzo dobry pomysł. Okej, okay, zmarnował wszystkie punkty. Bomba. A my, widzowie... ja nie zauważyłem, że ktoś już ma jakiś awans. Wow, ale się wystakował szybciutko kolega. Dobra, spróbujmy to wygrać przez warunek. Mówiłem, że gramy pod warunek, bo zastanawiałem się, słuchajcie, nad Triss. Dorzucenie dwójkę i zobaczcie, jaki mamy fajny atak, ale to jest 19 HP na Nexusie. Więc nic byśmy z tym nie zrobili. Martwię się, że tu się ta Kalista pojawi. Na szczęście Kalista nie ma wzmocnienia, bo zabiliśmy ją dużo wcześniej. Potrzebujemy rzucić zaklęcie. 4 punkty obrażeń i za mało, widzowie, tych obrażeń, za mało.
Ale wybejtujmy tego trasha, którego możemy zabić za pomocą zaklęcia. Oj. Ale nie udaje się, widzowie. Myślałem, że to jest zaklęcie za zabijające wszystkie karty, ale tutaj tak zblokował dziwacznie, więc robimy okejkę. Nice, zabijemy mu trasha i to jest świetna wiadomość. No i właśnie, tego się obawiałem, widzowie. Kto gra tę kartę w tym, kurcze, widzowie? Ajajajajaj. Por favore, señoritas y gracias, por favor. Tego się obawiałem w poprzedniej rundzie, ale my, widzowie, oddajemy teraz. Oddajemy, słuchajcie, za to. I będziemy robić, słuchajcie, Bungle City dalej. Bardzo dobre zabicie tutaj trasha. Spalmy mu, widzowie, karty za karę. Patrz, rzecz. Nie udało się dobrać. Co spalimy? Uuu, Ladrosa. Ledrosa, przepraszam. Zagrajmy pod lokację. Bo się tu pojawi karty, zabijemy ją. I słuchajcie, nic na razie tutaj nie widzę z innych regionów oprócz tej karty. Ona nam jest mi potrzebna. Uuu, gramy, słuchajcie, pod ten Kindred się pojawia. Słuchajcie, oczywiście uciszenie możemy rzucić, bo to jest, słuchajcie, jednostka taka, wiecie, pod ten. Rzucamy, widzowie, pająka. Pająk wtedy, uuu. Musimy mu zabić. Świetnie. Zabijamy mu Kindred, jeżeli nic nie rzuci na stół. Bombastycznie, widzowie. Bombastycznie. Wybejtujmy od niego zaklęcie, żeby zabił nam Tris. Zaatakujmy pełnym stołem, widzowie, jest kozak. Może się uda. Pytanie, czy masz lokację, gościu? Nie masz lokacji, zabijamy ci karty i jest open attack. Ole, widzowie, to jest klikane teraz. Hołym, widzowie, Mowli. Co za atak, co za obrażenie, 1 HP na Nexusie! O tym wam mówiłem, czat, o tym wam mówiłem. Rozklikany tutaj. Rozklikany. Ale to, widzowie, wciąż za mało. Nie mamy jak dobić tego Nexusa. Pamiętajcie, że tu jest, słuchajcie, kradzież życia. To już pokazał kilka razy. Tutaj. Tak blisko, nie mogłem dorzucić karty, bo nam by zblokował Trisa. Trisa daje za 7. Ano właśnie, czat. I przeciwnik pauzuje, moi drodzy. Ale przeciwnik się poddaje, widzowie. Zastanawiałem się tutaj, czy mam szansę jeszcze tutaj pokonać go, bo on jak najbardziej mógł wrócić do tej gry, ale zagrał tak, słuchajcie, tak dziwacznie, tak pokracznie, że udało nam się zwyciężyć, czat. Udało nam się zwyciężyć. Brawo my, nie przez drzewo, ale tam ładnie go skontrowaliśmy. Także zapraszam na kolejną rozgrywkę, moi drodzy. Pytanie ze 100 punktów. Czy tym razem uda nam się zagrać, słuchajcie, pod drzewko? No niestety, widzowie, gramy na bardzo potężne agro. Ale to my mamy, słuchajcie, kontrę tego agro, więc nie jest naprawdę źle. Wyrzucę sobie te dwie karty i spróbuję dobrać pająka. Pająk pozwoli mi blokować aż dwie karty. Nie udało się. Bardzo fajnie. Nawet uda nam się zaatakować. Ma kiepskie tempo w takim razie. Ma kiepskie tempo na nasze szczęście. Nie wydaje mi się, żeby tam było niszczenie lokacji. Co możemy tu zagrać? No nic, widzowie, nie możemy zagrać. Najlepsza mamusia to panie Milusia. Nic nie możemy tu zagrać. On niestety zrobi sobie karcioszkę. Jak widzicie, tarcza magii, bardzo dobra karta. Chciałbym tu rzucić burmistrza, ale on chyba jest w stanie zabić tego burmistrza, ale może sobie zaryzykujmy. Demacja. Targon. Dobierzemy Targon, nie boję się. Wyspecienia też. Demacji nie dobierzemy na pewno. Szanowany burmistrz przybywa! I słuchajcie, dwie karcioszki są tańsze. Dobra, jest burmistrz za burmistrza. Podoba mi się. Podoba mi się ten pomysł. Gdzie ona jest? Słuchajcie, uda nam się zabić prawdopodobnie jedną z tych kart. Zaatakujmy. Gotowanie z ołowiem. Tak jest. Bardzo dobrze, zabijamy mu kartę. Możemy zablokować go nawet jakoś. Jak oni śmią? Może uda się, zdążymy. Ale tu jeszcze Fiza, zajajaj. Dorzuca nam Fiza, widzowie, niedobrze.
jest open attack. I jeszcze słuchajcie, poród! Za jakie grzechy, czad? Holy moly! Trzymaj się! To czyny się! Aj, słuchajcie, jest dramat. Musimy zablokować tę piątkę. I spróbujmy, poświęćmy tutaj burmistrza, który zaraz ginie prawdopodobnie. Tutaj miał zaklęcie trzymane w ręce, dlatego nie zagrałem na Fiza. Poza tym zginąłby nasz kurczę kolega. Uciszenie stronnika? Bardzo okej! Bardzo okej! Możemy zadać obrażenie i zabić jedną z tych kart. Dorzucamy, słuchajcie, poddymację. Tak, dorzucamy. Driss ma awans. Dobrze, dobrze to wygląda. I region, słuchajcie, nasze drzewo bundle ma już aż 5 staków. Bardzo okej. Bardzo okej, tylko troszkę mnie martwi, że to jest Bilkwater. Ale słuchajcie, z drugiej strony to jest tylko Bilkwater za jeden punkt. Bardzo okej. Pytanie, co gra teraz przeciwnik? Przeciwnik Kinsia gra, słuchajcie, jak dobrze pamiętam, czy słuchajcie, pod Poro zagramy. Nie, Poro jest martwy. Zagramy, słuchajcie, pod tego pana. I słuchajcie, wracamy do drogich jednostek. Kolega tutaj zwalnia, chyba że to też jest drzewo bundle. A, no właśnie, widzowie. Trist jest w stanie zabić jedną z tych kart. A drzewo bundle, słuchajcie, zmniejsza mi tempo grania. Da, rzućmy Triss. Jestem Tristana i zajmuję pozycję. Brakuje mi pająka. Boże, widzowie, ile dałbym za pająka za 2 punkty z Noxusu. Ale, widzowie, dramat. Okej. Kupuję to, bo to nie jest żadna strata, widzowie. Brawurowy odwrót! To nie jest żadna strata. Zagrajmy pod te dwie karty. Po pierwsze, że jestem pewny, że zabiję. Tutaj tę kartę tracisz. Dobrze. Ta karta też jest stracona. Plus jeszcze rzucimy zaraz jedynkę w Poro. Pan zaraz zagramy sobie. Dobrze, zmiażdżyliśmy. Ale on za to ma tego pająka, widzowie. On tego pająka ma. Czy on może uchronić tę kartę? Nie, nie możesz uratować. Możesz! Popełniłem błąd. Ale nie uratujesz tej karty. Dobrze, dobrze. Tempo spowolnione. Mamy czym blokować następną rundę i mamy 13 HP. Ale przeciwnik, słuchajcie, nie daje nam tutaj. Gramy, słuchajcie, Bilkwater, robimy drzewo. Tylko że to są jednostki. Popełniłem błąd. Dobrze, dobrze. Ta karta ginie w końcu. Zagramy tak, tak i tak. No niestety, dostajemy ze 3 punkty, rzuciłem tutaj lokację, nie wiem po co, widzowie, bo tutaj oczywiście drzewo bambu jest, słuchajcie, pod, niestety, pod co innego. Oj, drugie drzewo spalone. Ale dobrze, rzuciliśmy pierwsze. Ale to przeciwnik ma lepsze tempo od nas. I przeciwnik zaraz będzie kończyć grę. Najemniczka, ciekawe. Najpierw gramy pająka. Tu już jest 7 staków. Oj, to jest koniec. To jest koniec, widzowie. Interesują mnie monety i to jest koniec. Dobrze, nie jest koniec. Pauzujemy. Może będzie remis. Może będzie remis, widzowie. Ale on tu dogrywa. Co my dobierzemy, widzowie? Co my dobierzemy tutaj? Drugie drzewo, bank, widzowie. To jest koniec gry. To jest koniec gry. Moi drodzy, to jest koniec gry. 9 saków, widzowie. Niestety, niestety. Mamy wszystko pod Czekajcie, a mimik jest skąd? Czego nam zabrakło, widzę? Szkoda, że tu nie piszą, czego zabrakło. Pilzowe, Bilkwater, Demacja, Shurime. Shurima też była. Wyspaczenia? Też była. Freljord, Noxus, Demacja, Targon. Widzowie, jestem ślepy. Bilkwater, Ionia. Ioni nie było. Ale widzowie, szkoda! Szkoda, zobaczcie jak blisko. Ale słuchajcie, pojedynek gigantów. No niestety, on zdąży pierwszy. Myślałem, że się uda. Bliżutko, naprawdę bliżutko, widzowie. Czuję niedosyt po tej grze, czuję niedosyt, ale... O, kurteczka! Był pierwszy, on miał, słuchajcie, inną wersję. Słuchajcie, drzewo z Bundle City. Przepraszam was, widzowie, kocham to wymawiać. Widzowie, i ostatnia, mam nadzieję, że na pocieszenie. Zobaczymy, czy nam się uda, widzowie. Ostatnia gra.
Słuchajcie, tam widzieliście taka talia agro, ale też pod drzewo ban. Jego wersja była lepsza. My widzowie natomiast graliśmy Tris. Tris to jest... pamiętam, że jeden z widzów powiedział, Tris to jest taka gorsza, słuchajcie, gorsza popi. Dobrze, słuchajcie, ajajaj, tu będzie dużo obrażeń, ale my gramy, słuchajcie, pod drzewo. Nie no, bez przesady, nie, szanujmy się, szanujmy się. Uj, widzowie, słuchajcie, mamy wyzwanie. Mamy wyzwanie. Oj, mamy wyzwanie, widzę. Musimy pauzować, on dorzuca Timo, Timo zabijany. Nie dorzucił Timo. O mój Boże, widzowie, holy moly, co tu się wyprawia, czat? O mój Boże, widzowie, czy wy to widzicie? Dam im popalić! O, gdyby tylko grzyby potrafiły mówić. O kurczę. Nie mogę się zacznę to wyglądać po samym dobrym czasu. Nie mamy czym blokować, widzowie, nawet. Podać mi czapkę, wyczesać mi wąsa. Widzowie, jest dramat. Muszę poświęcić Ify za... Okej. 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 Szybko dorastają. Pauza. Oby nie druga karta za jeden. Smerfastycznie, widzowie. Smerfastycznie. Moi drodzy, pierwszy raz mam aż tak beznadziejne rozdanie. Rozumiesz to? Pokaż, co potrafisz. Ajajaj, karamba! Co to jest? Co to jest? Ile już jest grzybów? Widzowie, no jest źle, jest bardzo źle! Pora, Junio, no to zaczynamy! Ale jest źle, widzowie, jest źle! Zagram, słuchajcie, pod mi. Jestem o tuż przed tobą! Ale widzowie, jest źle, Boże! Ja naprawdę, naprawdę, widzowie, nie miałem jeszcze tak słabego rozdania. Tutaj zabija mi tę kartę. Oh my goodness! Widzowie, gdybym miał tylko więcej jednostek, ta gra byłaby skończona i byśmy ją wygrali, ale co to jest? O nie! Ludzkość jest przestarzała! No, 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 widzowie! Podobno jak nie, no come on! No zejdź ze mnie, co to za rozdanie, no? On ma mistyczny pocisk, bejtuje tutaj nas. Jezusieńku, widzowie! Tryb bezpieczny wyłączony! Nie, no bez jaj, widzowie, no co to ma być? Nie, nie, no nie, 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 no nie, no widzowie, come on! No nie róbcie sobie jaj ze mnie, no co to jest w ogóle? Jestem tak dobry, że sam się zaskakuję. To jest prawdziwy pokaz talentu. Nie, no to już są jaja, widzowie. No przepraszam, z całym szacunkiem do tej gry. Gramy, słuchajcie, full jednostek. I dobieramy takie rozdanie, kiedy ja wymieniam aż dwie karty. What the shit. Bez jaj. Ulepszenia systemu. Nie, 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 ja wiem, co chcę zagrać. Holy shit, ja wiem, co chcę zagrać. Dobra, 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 dobra. Pyk.
No nic, skontruje nas ten dupek, ale nic z tym nie zrobimy. Blok. Skontruje nas ten. Panie Notylina 01, skontruje nas pan. Nie skontruje, dobrze. Dobrze, widzowie. Pajączek do blokowania. 12 HP, 19 grzybów. O Jezu, co to jest? Co to jest? Dlaczego ja tego nie zagrałem, widzowie? Ale trolujemy. Czy można ulepszyć doskonałość? Ale trolujemy, widzowie. Trololo. Ale jest 11 HP, widzowie. Bundle City, gdzie jest drzewo z bundle? Bardzo, potrzeba. Już, no już. Holy shit. Dobra, teraz palimy, widzowie. Nie możemy robić tego. Dobra, wyrzuciliśmy mu dobór kart, chociaż tyle. Świat jest ogromny. Zwiedzanie, czas zacząć. 3 punkty obrażeń, czat. O jest. O jest. Ło, Matyldo, widzowie, no co to jest? Ale wiecie, widzowie, nie przegrywamy tego dlatego, że... Jezusieńku. Zabijmy bota. Nie, to jest koniec. Widzowie, nie ma już... To jest koniec. Jeszcze, słuchajcie, jeden Mystic Shot. 2 Ezreale, widzowie. Ani jednego drzewa bundle, ani jednego burmistrza, ani jedna... Jezusieńku, widzowie, to jest najgorsze rozdanie Ewa. Serio? Nic nas nie uratuje, nic! Gość myśli, że dobrze to zagrał. No to są jaja! Jeszcze jedna karta pod ten! Przecież... Czekajcie. Ale nie, to jest koniec gry anyway, widzowie, to jest koniec gry. Co to jest? O, ja cię nie mogę. Co to było za rozdanie? Widzowie, i tym mam nadzieję pozytywnym akcentem skończymy ten film. Jeszcze raz wam przypominam, dzisiaj twitch.tv, uszak przez 2a, pamiętajcie o slashu. Turniej widzów. Jo!